Hejka wszystkim! Tutaj! W dzisiejszym odcinku Horrorowa gra i widzę, że już się ostro zaczyna, w której zbieramy te fioletowe szejki! Boże, zawsze zapominam, jak one się nazywają. Gdzie? I uciekamy przed tym wielkim, strasznym potworem. Musimy zebrać 12 szejków i uciec przed straszydłem. Czemu mi zamknęliście drzwi przed nosem? Dobra, ej, tu potrzebny jest różowy kluczyk. W którą stronę? W którą stronę? Ojoj. Dobra, i jestem w jakimś fioletowym miejscu. Dwa. Co ja mam to zrobić? Ejku! Nie, na pewno nie to. 2 na 12. Nie mogę przejść. Czy ja mam tutaj jakieś miejsce, gdzie mogę się schować? Hello, hello! Aha, tutaj nie możemy wejść, dobra. Nie ma zielonego kluczyka, mimo że tutaj ten kluczyk powinien być. Jak on spadł mi z góry? Dobra, zaczynamy jeszcze raz od nowa. I teraz tak, czekajcie, ja tutaj jestem. I tutaj mamy mapę. Find all 12 tych szejków. To escape. Okej, okay. Żeby uciec trzeba 12 szejków, bo ja wtedy zbiegłam, w ogóle nawet nie przeczytałam konkretnie, co trzeba zrobić. Watch out for Grim. Grinch. Nie wiem, jak on się nazywa, jak się to czyta. Grinch. Ja go wygooglowałam. Ten koleś nazywa się po polsku Grymas. I on jest w amerykańskim McDonaldzie. No, szejki. No to akurat się spodziewałam. Dobra, ale co dalej tutaj? Trzeba znaleźć klucze, aby otworzyć drzwi. I use rooms to hide from. Aha, i trzeba używać tych drzwi, tych pokoi, żeby się chować przed tym naszym panem Grymaskiem. Dobra, i teraz tak, tutaj się spełnimy. Tutaj jest czerwona. To wejdźmy tak, do końca i w prawo. Zobaczmy, co tam będzie. Tutaj do końca. I tutaj w prawo. No i nie ma czerwonego klucza i zobacz w innych lokalizacjach, super. Oj. Idziemy cały czas tutaj, potem w prawo i tu. I tam powinien być czerwony kluczek. Sprawdźmy naszą teorię. Tutaj. Skąd? A nie, otwórzcie drzwi. O, shake. Aj! Ja chcę jeszcze raz. Jak w Freddym te drzwi się. Czemu on jest cały czas z tej strony, a naokoło jakbyśmy chcieli iść? Kurczę, to jest o wiele bardziej skomplikowane. Okej, tutaj cały czas. Tutaj cały czas. Tutaj i tu. No tu też nie ma czerwonego klucza. Dobra, i mam zielony. Nie, no zostaw mnie, koleś. W pokojach się można chować, tak? Przed nim. To chyba nie był pokój. No jest dużo osób, czemu się tak na mnie uwziąłeś? Gdzie jest zielony kluczyk? Yellow. No że szkurcze. Gdzie jest zielony? Gdzie jest mój spawn? Bo przy spawnie była mapa. Bym wtedy wiedziała, gdzie pójść. O, dobra, patrzcie. Aha, ale zabrało mi kluczyk. Ale mam żółty. Dobra. A wydaje mi się, że żółty był tu. Ja już sobie go przygotuję. Gdzie był ten żółty? Tutaj tędy wbiegłam. Patrzcie, będzie ciężko. Tu, dobrze. Okej. I różowy. Gdzie był różowy? Muszę znaleźć albo ten różowy, tutaj jest miejsce do ucieczki, albo miejsce spawnu. No nie. Dobra, tutaj jest... Okej, tutaj nie ma zielonego. Okej, ale mogę wziąć szejka. Mamy już 5 z 12. Mogłam sobie zrobić zdjęcie tej mapy, wiecie? Patrzcie. Trzeba częściej narzekać. Dobra, mam 6 szejków. Jak oni wchodzą na tą... Do tej wentylacji mnie zastanawia. Potem pewnie też jest jakiś szejk. Czy ja tu w ogóle mam coś robić? Czy może to jest tylko taka miejscóweczka? Ej, ale czerwonego klucza to chyba nie miałam jeszcze.
Ja mam różowy, ale czerwony. Czy tu nie ma respa? Pięknie. To jest wyjście do wentylacji. I tu są jakieś znaki zapytania. Cały czas prosto w prawo. I w prawo. Czy on tu jest? Nie w tą! Cały plan. Niedobrze, bo on się na mnie striggerował, widzę teraz. Dobra, to może w inną stronę. Tu jest, patrzcie, tu jest coś czerwonego. Okej, okay, czyli ja tędy wyjdę. W prawo, w lewo. Tam coś czerwonego powinno być. Prawo, w lewo. Patrzcie. Ta mapa faktycznie działa. I co? Czy on mi tutaj coś może zrobić? Niebieski klucz. 10 na 12 szejków już mam, więc. Ej, ostatni mi został szejk. To powinnam wyjść? Bo chyba w niebieskim nie był. Czy byłam? Wyjść tędy, co weszłam, i cały czas biec do końca tą uliczką. Dobra. Chociaż obawiam się, że. Czy tu jest jakiś szejk? Jezu, tu jest czarny kluczyk jeszcze. Wyjdę tędy, co? Weszłam. Cały czas prosto. I tu będzie niebieski. A czy ja w niebieskim? Ej, dobra. Czekajcie, dajcie mi mapę. Jak wyjdę, to w lewo. I w lewo, i wyjdę do spawna. I tam mi się wydaje, że będzie już droga prosta wtedy. Okej, okay, jesteśmy w spawnie. Jesteśmy tu, a wydaje mi się, że mamy dojść tu, czyli cały czas prosto, w lewo, no i cały czas prosto, czyli prosto, tutaj pierwsza w lewo będzie. Tylko, że on teraz będzie tu biegał, bo musiała tutaj wentylacją. Chodźmy, zaryzykujmy. Ojoj! Kurczę! Dobra. Czyli pierwsza w prawo, potem w lewo. Pierwsza w prawo, teraz w lewo. I dojdziemy do wentylacji. I wentylacją wtedy przyjdziemy sobie, jak się nie mylę, tędy. I tu powinno być wyjścia. Co jest? Co jest? Ale tam był jeszcze jakiś... Okej, okay, gratulacje, udało mi się uciec, ale tam były jeszcze jakieś inne. Był jeszcze jakiś szary? Gratulacje, że udało ci się uciec, ale nie jesteś wolna. Nie jesteś wolna. Tych 100 lat mi życzy, super. Aha. Okej, okay, ja tu dostałam po prostu zwycięstwo. Ale tam był jeszcze szary klucz i wcześniej jak chodziliśmy tam, to był też czarny klucz, więc... Jeżeli byście chcieli zobaczyć następny odcinek z tego, jak znajdujemy szary klucz i czarny klucz, to koniecznie zostawiacie mi dużo łapek w górę pod tym filmem, wtedy wiem, że taki właśnie kolejny odcinek z tego filmu chcecie. No i piszcie też w komentarzach swoje podpowiedzi, gdzie znaleźć te klucze, jak tam dalej przejść. Oczywiście też subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić takich filmów. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie, napiszcie w komentarzu fioletowy, jeżeli dotrwaliście do tego miejsca, a ja się póki co z Wami żegnam. Pa!